Łukasz, pokonaliście dzisiaj Legię Warszawa 3-1. No wielkie to było spotkanie w waszym wykonaniu. Zgodzisz się, że to był najlepszy mecz Lechii, odkąd ty jesteś w Gdańsku? No, mam nadzieję, że najlepszy przed nami jeszcze, ale na pewno był to bardzo fajny mecz, bardzo dobry w naszym wykonaniu, bo nie zawsze się zdarza, żeby zdominować mistrza Polski od pierwszej do ostatniej minuty. Nam się to udało i brawa dla chłopaków, bo kawał dobrej roboty wykonaliśmy. Co twoim zdaniem było kluczem do zwycięstwa dzisiaj? Bo faktycznie od pierwszej minuty widać było, że to wy rządzicie, dzielicie na boisku. No, kluczem było właśnie to, co powiedziałeś, żeby dzielić i rządzić na boisku od pierwszej minuty, bo dobrze wiemy, że jak się Legii zostawi trochę miejsca, to mają bardzo dobrych piłkarzy z odpowiednią jakością i moglibyśmy mieć problemy. A od początku pokazaliśmy, że chcemy ten mecz zdominować i nie pozwoliliśmy Legii rozwinąć skrzydeł i fajnie, bo te 3-1 takie naprawdę zasłużone, a nie jakieś tam z przypadku. Powiedz mi, jakaś specjalna motywacja na takie spotkania z mistrzem Polski występuje? Szczególnie, że dzisiaj dopingowało was blisko 25 tysięcy kibiców i to chyba też mocno was poniosło. No na pewno dzisiaj kibice byli naszym 12 zawodnikiem i daj Boże, życzę sobie tego i pewnie cały zespół sobie tego życzy, żeby kibice przychodzili na każdy mecz tak licznie, bo my robimy wszystko, żeby kibice przychodzili na Lechię Gdańską, nie na Legię, żeby po prostu cieszyli się z bycia na trybunach, z naszej gry, bo to jest najważniejsze. My też gramy dla nich i bardzo się cieszę, bo dla mnie to był pierwszy mecz, odkąd jestem tutaj w Gdańsku, przy tak licznej grupie kibiców i takie mecze cieszą najbardziej właśnie, że są emocje, jest dla kogo się cieszyć, dla kogo zdobywać te bramki. A wracając do tego pytania, to jeszcze nieważne, czy to jest Legia Warszawa, czy Górnik Łęczna, no zawsze są 3 punkty po zwycięstwie i każdego trzeba szanować, więc fajnie, że wygraliśmy, mamy fajną serię i po prostu nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. Dzięki Łukasz, powodzenia w kolejnym spotkaniu. Dzięki.